Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. Atletico Madryt zmierzy się z Realem Madryt. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Griezmann, pole karne. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Ale go tam przyciskali, nic to nie dało. Bramkarz wyłapuje dośrodkowanie. Spójrzmy, jakim składem postanowił zagrać w tym meczu trener Atletico. No, teraz zrobiło się groźnie. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Bramkarzowi się teraz upiekło. Będzie żółta kartka. Czy otworzy wynik spotkania? I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Jeszcze raz oglądamy powtórkę tego rzutu karnego. Ależ się tutaj wykazał zuchwałością. Lekko pyknął w sam środek. No a bramkarz mógł tylko patrzeć. Wielkie brawa. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby zdobyć się na coś takiego. Dali sobie wbić gola. Przegrywają. Ale Atletico nie podda się łatwo. Oj, za chwilę możemy zobaczyć czerwień. Przepisy są w takich przypadkach jasne. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia... sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Prosto w mur. Zmarnowana okazja. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Rzut rożny dla Atletico. Jak to nie wpadło? Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Z rożnego w okolice jedenastki. Tak, bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu. Zmiana w zespole Realu. I mamy remis. 1-1. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Z autu teraz Real. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Podanie przyjmuje Carrasco. Szansa! Czy przełamie impas? Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. I
Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Wreszcie jakaś sposobność. Może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Co za popis umiejętności teraz. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły... No i zobaczymy, co nam pokażą w drugiej odsłonie meczu piłkarze obu drużyn. Drugą połowę rozpocznie ekipa Królewskich. Real ma teraz miejsce z boku. Teraz dobrze, ma miejsce. Jest strzał. Z problemów teraz Oblak. Paul, Griezmann, Lemar i oto piłkę ma Carrasco. A teraz już z piłką Antoine Griezmann. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Dobrze, teraz w obronie, mogło coś z tego być. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Uwaga, będą prowadzić i gol! Kto by się tego spodziewał? Proszę Państwa, drużyna gra w osłabieniu, a wychodzi jednak na prowadzenie. Niebywałe! Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Real Madryt prowadzi i to rywale muszą teraz atakować. Piłka do nogi Moraty. Atletico wznowi grę z linii bocznej. Zobaczymy zmianę w Atletico. Dobre ustawienie. Udało się zablokować to dośrodkowanie. Ależ teraz kibice reagują na ten korner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Dobrze bramkarz. Spokojnie interweniuje. Teraz do Valverde. Fede Valverde! No takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja, Tomku. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. To już prawie koniec, ale tylko prawie. Na miejscu przyjezdnych nie mówiłbym hop przed ostatnim gwizdkiem. Jacku. Tomku, Real wygląda w tym spotkaniu pewnie i sądzę, że nie powinni mieć problemu z utrzymaniem. Ależ fatalny w skutkach faul i to pod koniec meczu. 11 mogą wypuścić zwycięstwo z rąk. Byłem przekonany, że sędzia po zdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. 11 to wystarczająca kara za to. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Real Madryt dostaje rzut wolny. Carrasco.
Carvajal. Real Madryt do końca. Może Królewscy pokuszą się o zwycięstwo, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Za chwilę wznowią z autu. Depay. Podanie nie trafia celu. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Ależ łatwo teraz minął. Ale może teraz będzie szansa. Cóż za znakomita interwencja bramkarza. W sytuacji 1-1 w końcówce meczu. Uratował remis i teraz niech koledzy tego nie zaprzepaszczą. Dośrodkowanie w pole karne.